Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Piąty odcinek z serii Siberia The World Before. No i w dzisiejszym materiale mamy przejść właśnie do tej górskiej dzielnicy. Wagen Góry, proszę bardzo. Ostatnio właśnie podróżowaliśmy tym jakże wspaniałym tramwajem, który to potrafi właśnie dostosowywać swój poziom stabilności. Więc to jest dopiero technologia przyszłości, trzeba przyznać. Góry Wagen, tak jest. Czy jest jesień 2005? Ostatni przystanek. Wspaniałe górskie klimaty, górskie powietrze. I patrzcie jeszcze na tą technologię, jak się wszystko jeszcze obraca. Wyobraźcie sobie coś takiego w realnym życiu. Ale ktoś mnie przed chwilą, nie wiem, obserwował? Ciężko powiedzieć. A i proszę bardzo, tym oto sposobem przechodzimy do samej rozgrywki. W takim razie zobaczmy na samym wstępie stację. Nie wygląda zachęcająco. Lepiej znajdę drogę do schroniska. Nikogo tu nie ma, ale trudno się dziwić. Nie, podziękuję. Nie no, dobre... Dobry sport ekstremalny, czemu by nie? O, ładnie. Nie, bardzo ładna jest dzielnica, come on. A to już jest podróżowanie w inne tereny, w inne dzielnice, ale tego teraz nie chcemy zrobić. Come on. Schronisko musiało się cieszyć popularnością wśród urlopowiczów. Narty to dobra sprawa, gdzie jest jeszcze deska, pytanie. To nie te czasy. Zaraz, zaraz, dałbym radę wyjść z tego? Nie wiem, czy teraz co to robić? Może jeszcze jest coś poza tą całą stacją? Jeżeli tak naokoło przejdziemy, nie, to już zablokowane. Tylko ja jestem jedyną osobą, która chce się dostać do schroniska. W takich jakże znakomitych zimowych klimatach, kman. To raczej nie jest dobry pomysł, ale kuszący. Tak, taką sobie zrobić zjeżdżalnię. Kiedy ostatni raz ktoś tu był? No, trzeba przyznać, że dosyć opustoszała miejscówka, ale klimat w tej grze jest tak niesłychany. Moim zdaniem jedna z najbardziej klimatycznych gier w sumie od dłuższego czasu. Dawno w coś takiego nie grałem. Nie wiem, co mógłbym jeszcze porównać do takiej gry eksploracyjnej. Może ten Life is Strange True Colors właśnie z tym zwiedzaniem miasta. Bardzo ciekawie się to również prezentowało. Ale myślę, że ta gra prezentuje się jeszcze bardziej interesująco. Nie wiem, są ciekawsze zagadki, moim zdaniem. Introspekcja? Siadamy. Jest tak pięknie, spokojnie. Ale co tutaj robię? Nieszczęścia chodzą trójkami. Najpierw mama, potem Katiusza, a teraz Oskar. Nie wierzę, że znów go straciłam. Jestem przeklęta, czy co? Na szczęście mam dziewczynę z obrazu. Dzięki niej nie tracę nadziei. Ale może się oszukuję. Dlaczego ja? Dlaczego nie Katiusza? Dlaczego musiała umrzeć? Jakby ten obraz mnie wybrał. To piękne miejsce. Ale nie wiem, czego tu szukam. Z jakiegoś powodu mam dobre przeczucia. Dlaczego jestem taka pewna, że to górskie schronisko ma jakiś związek z obrazem? Może jestem optymistką. Albo marzycielką. Muszę się sama przekonać. No w końcu ta kobieta z obrazka podobno była namalowana jakoś w tej oto lokacji, tak mi powiedział właśnie jeden z bohaterów, więc zobaczymy.
W sumie, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę, to po części przypomina mi to nawet, nie wiem, powiedzmy, że Tomb Raider. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, tylko że bez żadnej akcji. Nie wiem, w szczególności na przykład ta bohaterka jest w sumie dosyć podobna. Nie wiem, co wy o tym sądzicie. Herr Miller miał rację, do schroniska jest kawałek. No ale dobrze, im szybciej wyruszę, tym szybciej dotrę. Dobra, w takim razie idziemy na spacerek po lesie. Patrzcie tylko na tą całą grafikę. Nie, bardzo dobrze się to prezentuje, jedna z lepiej wyglądających produkcji, jeżeli chodzi o tą przyrodę. Dobra, dotrzyj do schroniska. Nie wiem, czy to jakoś więcej czasu minęło w zasadzie, czy tym urwaniem scenki to bo jakaś dłuższa podróż, jeszcze zobaczymy. Coś niesamowitego. Powinnam poszukać miejsca, skąd będzie jeszcze lepiej wszystko widać. A to jakiś dobry krajobraz? A, szukamy ciekawych lokacji. Zaraz. Może na ptaki. Jeśli to, co przeczytałam, to prawda, to niedaleko jest Szwajcaria. Po drugiej stronie tych gór. To jest to schronisko? O kurczę, to chyba schronisko. Jeszcze kawał drogi. Lepiej się zebrać. Niewiarygodny widok. Dobra, tylko szukam jeszcze jakichś innych szczegółów, ale w zasadzie niczego nie ma, więc tyle. Koniec podziwiania przyrody, no niestety. Kurde, zanim ja dotrę do tego schroniska, to jednak minie całkiem dużo czasu, to z pewnością. Też będą bardziej zimowe tereny, z tego co widzę. O! Lepiej uważać. Jest tu trochę za dużo przewróconych drzew i poluzowanych kamieni. No właśnie, podejrzana sprawa, jakby co chwilę było jakaś lawina, więc ciężko jednak uważać. Co to do cholery było? O, zaraz mnie ktoś porwie. Ale mroczny klimat, kto by się spodziewał. Nie, no, naprawdę aż się dziwię, że gra wygląda tak dobrze i w zasadzie optymalizacja leży na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę nie ma żadnych kłopotów z FPS-ami od początku tej rozgrywki. A to co takiego? Ku pamięci członków ruchu oporu z gór. Mamy jeszcze świeży papieros, fajkę? O kurde, niedopałek cygara, co to może oznaczać? Nie wydaje się stary. No bo się pali, jak to? Kurde, pani detektyw Kate Walker, o co chodzi? Dobra, ja myślę, że jeszcze wezmę ze sobą. A tędy? Szkoda, że nie mogę zrobić przerwy. Przyjemnie by się tutaj posiedziało. No to trzeba jeszcze do schroniska się dostać, to jeszcze całkiem daleko, ale kurde, zwiedzanie tego wszystkiego. Jeszcze te wspaniałe wodospady. O, coś mamy? Po lewej stronie, come on. Jak to zauważyć? Muszę chyba trochę dalej podejść. Nie no, dosłownie jak chodzenie po górach w trakcie wakacji. Proszę bardzo, jaki wspaniały klimat. Jeszcze jaskinie kolejne. No już trochę bardziej zimowy klimat. Więc proszę bardzo, już te klimaty Syberii w szczególności znane są właśnie z takich mroźnych terenów. Fiuch, to był dopiero spacerek. O nie, teraz jeszcze drabina? No dobrze, do dzieła. No to już trochę nietypowe na taką zwyczajną przechadzkę po górach. Czy wy byście się odważyli tak wchodzić po takiej ogromnej drabinie? No trochę bardziej ryzykowne, ale no zapewne dałoby radę. Na pewno jest jakaś inna droga. Wspinaczka po skałach. Niech bohaterka skoczy na lewą stronę, jak Lara Croft będzie się wspinała, albo Nathan Drake.
Góry Wagen, schronisko Silberpiegel. Nareszcie. Mamy jakiś młyn działający po lewej stronie? To chyba zapewnia prąd w schronisku. No to nieźle się zorganizowali. Nie wiem, czy jeszcze coś zrobimy. Nowoczesny silnik, więc... Chyba ktoś powinien być jednak w środku, zaraz zobaczymy. To już więcej nie ma, w takim razie wejdź. No i teraz zwiedzanie balkonu. No, raczej nie będzie żadnej kolacji w takim miejscu na dworzu. Raczej wejście do środka. Znam to miejsce. O! To w tym miejscu była narysowana bohaterka, come on. Tak jest. To na pewno to. Dobra. Teraz muszę znaleźć odpowiednik gdzieś przed sobą. Odpowiednik... Niebo do nieba, że jak? Piękne niebo, tak jak na obrazie. Ale to nie wystarczy. Dobra, więc... Zmieniamy, niebo już mamy. Czy muszę wszystko tak odnaleźć? Ściana skalna w... kształcie serca, zobaczmy w takim razie. Tędy? Nie, nie pasuje. Strome szczyty gdzieś indziej może. Gdzie jest w kształcie serca? Chyba działa? Gdzie jest to serce? Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Dobra, zmieniamy. A kobieta? Gdzie jest kobieta? No nie. To nie pasuje. Powinnam poszukać czegoś innego. Dobra, czyli mamy po raz kolejny to? Ta ściana skalna. To nie może być przypadek. Okej, okay, czyli mamy jedną poszlakę. Wspaniale. Ale to jeszcze więcej trzeba. Skały. Jakoś z tymi. Nie, nie pasuje. No jak nie pasuje? No trzeba jakoś niżej wybrać, czy o co chodzi? To są skały. To nie jest wystarczająco charakterystyczne, żeby wysnuć jakiś wniosek. A, czyli bohaterka ma problem z tym, kurde. To? Balustrada. Właśnie tego szukałam. Doskonale. Balustradę szukałem? Dobra, niech będzie. Lodowiec. No to też nie jest charakterystyczne chyba. Wygląda podobnie, pewnie. Ale to mógłby być zbieg okoliczności. Potrzebuję lepszych wskazówek. Co jeszcze mamy interesującego? Zaraz, zaraz. To już było... Nie widzę niczego więcej, kurde. No są wzgórza, czy ja już to sprawdzę, nawet nie? No tak. I tam na obrazie jest dużo skał, ale potrzebuję czegoś bardziej charakterystycznego. Wydaje mi się, że już prawie wszystko zobaczyłem. Strome szczyty. Tego nie było na samym wstępie? Te strome szczyty wyglądają dokładnie tak samo. Wow, prawie się nie zmieniło. Zapiera dech, prawda, Fräulein? Cudowne. Mówimy na to Silberspiegel. Nasza miejscowa chluba. Zdaje się, że niewiele się tu zmieniło od 60 lat. Coś się stało? Proszę pani? Nie. Tylko, że... Trudno większe podobieństwo między panią i tą osobą. Więc... Musi ją pani znać, prawda? Nie zaprzeczam, ale to było bardzo dawno temu. Właściwie to jestem tu ze względu na nią. Bardzo bym chciała się dowiedzieć, kim jest,
albo była. To jest dla mnie naprawdę ważne. Z jakiego powodu, Fräulein? Obiecałam Katiuszy? Został mi tylko ten obraz. Jak pani mówi, jest do mnie podobna. Powiedzmy prawdę. Bo obiecałam przyjaciółce, która uratowała mi życie, zanim straciła własne. Rozumiem. A jak się pani nazywa? O, Walker. Kate Walker. Jestem Leni Renner. Bardzo mi miło, frau Leni. Demoiselle, moja droga, przez moje nogi zawsze spóźniałam się do kościoła. O, demoiselle Leni. Cóż, Fräulein Walker, 1937? Ach, to było przed wojną, kiedy jeszcze mogłam pędzić niczym wiatr fen. Mój ojciec był wówczas kierownikiem. Oj, teraz się przeniesiemy do 1937, tak jest. Był wtedy letni wieczór, kiedy zaczęła się historia związana z tym obrazem. Pamiętam wszystko, jakby się wydarzyło wczoraj. W schronisku przebywała grupa naukowców. Szykowali się do ekspedycji, do odległego miejsca na wschodzie. Szkolił ich miejscowy alpinista, który miał ich poprowadzić. Nazywał się Leon Kobatis. Ach, nie dość, że był przystojny jak grecki bóg, to jeszcze był mistrzem olimpijskim. Panie go uwielbiały i był wobec mnie taki miły. Mrugał do mnie i uśmiechał się, gdy mu podawałam piwo. Dziękuję, demoiselle Leni, mówił. I to po francusku. Dzięki niemu czułam się jak prawdziwa dama. Ale frau Junta zawsze mnie przeganiała. Frau Junta? Miała 20 kilka lat, ale dla mnie była oczywiście stara i wstrętna. Nie podobało mi się, jak z tą swoją kamerą dyrygowała moim Leonem. W schronisku był gwar, wszyscy się bawili, a naukowcy jak zwykle dyskutowali o swoich sprawach. To była wesoła grupka, pomimo różnic. Choć był jeden wyjątek. Nazywał się Frank Hoss. Trzymał się na osobności. Ale nawet ja, pomimo mojego młodego wieku, widziałam, że był chytry jak diabli. Ale co z dziewczyną z obrazu? Cóż, też tam była tego wieczoru. Pracowała u nas latem. Nazywała się Dana. Dana Rose. Była śliczna jak obrazek, a przy tym dobrze wychowana. Nawet ojciec był wobec niej przemiły. Zanieś naukowcom napoje, a potem przyjmij mi zamówienia, a przy okazji zajrzyj coś do pieca. Tak, Herr Gustav. Przyda się coś jeszcze, Dana? To twój pierwszy pracowity wieczór, więc daj znać, gdybyś czegoś potrzebowała. Dobrze, skarbie? Dobra, poradzę sobie. Dziękuję, Herr Gustav, ale wszystko wydaje się jasne. Dam sobie radę. Bardzo dobrze. No to do dzieła, skarbie. Uśmiechaj się, a sami będą ci przynosić tace z kuflami. Muszę zanieść te napoje naukowcom. Dobra, przeczytaj. Spitze, spitze, birne, nebel. Jakoś z niemieckiego, nawet nie wiem, co to oznacza, szczerze mówiąc. Dobra, czyli do naukowców najpierw musimy chyba zajrzeć, to ci. Powinnam przejść na drugą stronę lady. Te napoje same się nie podadzą. Na drugą stronę lady? Zaraz. Dobra, biegiem to zrobimy. Powinnam przejść na drugą stronę lady. Te napoje same się nie podadzą. Ha? Jaka druga strona lady? Zgubiłem się z tym wszystkim. Z tej strony musimy wejść? Spójrz. Ale dziwny mechanizm. Przypomina automaty z placu muzycznego. No to idziemy za ladę. Dobra, proszę bardzo. Dam radę, come on! Ej, co jest? Z jednej strony wystarczy? Bohaterka jest szczupła, come on! Dałaby radę.
A, czyli musimy podawać z tej strony, się okazuje. A czy to będzie aż takie proste? Ej, co jest? Zgubiłem się. Idź! Nie chcę iść. Co najlepszego zrobiłem? Mamy te całe drinki, nie mogę ich podać. A może muszę jeszcze przygotować? Spizzę. Dwa razy spizzę. Było. Obejrzyj. Dobra, w takim razie proszę bardzo. Jak się kręci tym wszystkim, zgubiłem się. Ej, co jest? Nie mogę tego zrobić. O! Ale trzeba było jeszcze jedno spizzę przynajmniej. Pamiętam, że dwa były. Po raz kolejny zakręcamy. A, to trzeba było tylko tak przesunąć, a ja bez przerwy kręciłem. Które jeszcze było? Chyba po jeden, ten i ten. Nie ma innych? Zgodnie z zamówieniem nie powinnam tu dolewać piwa Nebel. Oto? Birne pasuje. A coś mi jeszcze nie pasuje. Zaraz, zaraz, na czym to polega? Muszę zanieść te napoje naukowcom. No ale z pizzy mamy jeden. Nebel, dwa nebele trzeba? Czy jest potrzebny Nebel jednak? Dlaczego przed chwilą nie było potrzebnego? Zgubiłem się z tym wszystkim. Czyli to już mamy. Ktoś chciał dwa Neble. Jeszcze raz. Skończyło się. Zmienię baryłkę. O kurde, ja nie wiem jak się zmienia baryłki. Może tędy. Come on. Jest kolejny Nebel, całe szczęście. Patrz, jaka bohaterka silna. Wszystko przyniosło samemu. Tego się nie spodziewałem. Dobra. No i gotowe. Zaniosę napoje tym panom. Wydawało mi się, że jeszcze jeden jakiś tam spizza jest potrzebny, no ale dobra. W takim razie spójrzmy. Nie, musimy pójść wyżej, przecież ci mówię. Ale posłuchaj, to mało prawdopodobne, żeby naczelne zdołały choćby przetrwać tak wysoko. Nie mówiąc już o... O czymś więcej? Wtedy nie trzeba byłoby ich szukać. Raczej celowo przeniosły się wyżej. A schodzą, by polować na zwierzęta. U, patrzcie. Panowie, napoje. A, wybornie, dzięki. Horst, przydaj się do czegoś, podaj je dalej. Pierwszy dzień, tak? Więc czas na życzenie. Zgoda, dobrze. Chciałabym się dowiedzieć, co pokazują te mapy. To życzenie mogę spełnić. Pokazują wszystkie miejsca, które chcemy zwiedzić w trakcie ekspedycji. No dobra, a w takim razie... sprzęt? Nie zachwycają się tu panowie samym widokiem. O nie, Fräulein, tu zależy nam tylko na piwie, no i uśmiechu. A tam stoi nasz trener. Ma przygotować to wychudzone towarzystwo do wielkiej wspinaczki w Baltajarze. Tak. Coś jeszcze interesującego, ta mapa? Dziwna mapa. A co widać na tej, jeśli mogę zapytać? To jest Baltajar. Region w odległym zakątku gór w północnych Chinach. Za kilka tygodni zaprowadzę tam mój zespół. A jaki jest cel ekspedycji? Proszę tego nie rozgłaszać, ale jej kryptonim to początek. A jeśli się nie mylę, to prawdopodobnie zmieni ona nasze postrzeganie ludzkości. No z pewnością nie będę tego rozgłaszał. Coś jeszcze mnie czeka ciekawego, naukowcy. A panowie czym się zajmują? Tak, przedstawię moich wspaniałych towarzyszy. Horst Sauer, znakomity antropolog, ale straszny, choć szlachetny wrzut na dużym palcu. Rudolf Jäger, wybitny etnolog. Wreszcie wspaniały Albert Bauer. Paleontolog. A pan?
Reinhard Berger, biolog. Jak powiedział Herr Berger, jesteśmy tu, by się szkolić do wyprawy początek. W zamian za fundusze na nasze projekty, którymi sami się zajmujemy. No i z miłości do nauki, co, Horst? A, tak, oczywiście, Herr Berger. Przecież inaczej na pewno nie byłoby nas tutaj. A panienka czym się zajmuje? O, jestem Dana. Pracuję tu w trakcie wakacji. To wszystko. Ale ciekawi mnie, jaki cel przyświeca tej ekspedycji początek. Chyba, że jest to ściśle tajne. Powiem tak, Fräulein Dana. Jeśli kiedy odkryjemy to, czego szukamy, bez wątpienia zapamięta panienka tę rozmowę jako swój powód do sławy. Będzie panienka mówić wnukom o obsługiwaniu zespołu początku. Zespołu, który odkrył nic innego, tylko brakujące ogniwo wyższej rasy ludzi. Australopithecus habilis, bezpośredniego przodka Homo sapiens, albo, mówiąc potocznie, Yeti, człowieka śniegu. O, rozumiem. Wyjaśniła się nazwa początek. Cokolwiek znajdziemy, jakkolwiek to nazwiemy, odbije się to szerokim echem w świecie antropologii. Może zrozumiemy, jak człowiek współczesny wyewoluował od Australopiteka, a potem, jak stał się... Znów zaczyna. Jak zacznie mówić o antropologii, to jest jak koń w galopie. Nie wiem, czy Fräulein Dana chce, żebyś dręczył ją swoimi wyjaśnieniami, Horst. A nie, dla mnie to jest fascynujące. Come on, oczywiście. O, może i jestem kelnerką, ale to dla mnie naprawdę interesujące. Więc, Fräulein, ekspedycja początek być może przyczyni się do rozpoczęcia nowej serii badań. Albo nawet ujawni nowy rodzaj życia w plemionach. Albo w mikrospołecznościach. Poprzez odkrycie osobnika, który mógł odegrać ważną rolę w ewolucji człowieka współczesnego. Dobrze, panowie, wypijmy za brązowy cień, za tego hojnego sponsora ekspedycji, która z pewnością zrewolucjonizuje nasze rozumienie ludzkości. O, a więc panowie postanowili zbratać się nieco z personelem. Znosimy toast za hojnego sponsora, Herr Hoss. A czy mogę przypomnieć, że ta misja, finansowana przez moją partię, jest ściśle tajna? Wie pan, co to znaczy, doktorze Berger? Tak, Herr Hoss. To znaczy, panowie, że pod żadnym pozorem nie można zdradzać jakichkolwiek szczegółów naszej działalności komuś spoza naszego kręgu. Nie mówiąc o pierwszej, lepszej kelnerce, która zatrzepocze rzęsami. Fräulein, jak tylko tutaj skończysz, powinnaś wrócić do swoich obowiązków. Co za gbur! To jedna z niedogodności współpracy z bardzo upolitycznionym, prywatnym sponsorem. Ale Hoss robi tylko to, co musi. A jak sądzę, czasem w życiu trzeba pójść na pewien kompromis, by osiągnąć to, czego się pragnie. No, nie przejmuj się tym, Fräulein. Tym się rządzi nauka. W istocie, tym się rządzi cały świat. Jest niebezpieczny? Chyba powinniśmy odpuścić. Tak, to tym rządzi się świat, Herr Berger. Dziękuję, panowie, za opowiedzenie mi o ekspedycji. Ale muszę wracać do pracy. Obraziła się bohaterka, no i co teraz? Mamy jakieś inne zamówienia? Ale dziwny mechanizm. Przypomina automaty z placu muzycznego. Dobra, wracajmy do naszego przełożonego. Dobrze, dziecino. Zbierz zamówienia na tarasie, a potem chwilę odpoczniemy. A może z tym jeszcze porozmawiam starym dziadem? A nie ma takiej opcji. A tędy? Jakiś piec po prostu. Muszę dodać więcej drewna do ognia. Coś jest chyba nie tak z przepływem powietrza. Tędy?
Może dałoby radę to jakkolwiek otworzyć. Zobaczmy rzeczywiście. Tylko pytanie, gdzie jest drewno? Może jakoś obok? Chwila, moment, coś widzę. Dobra, załatwione. Nie wiem, czy wystarczy. Za mało. Muszę więcej dorzucić do ognia. Tylko gdzie to może być? Gdzie jest więcej jeszcze drewna ciekawego? Zaraz, to nie jest taka prosta sprawa. Kurde. Jakoś obok? Tędy? Ten mechanizm kontroluje wlot powietrza, jeśli dobrze pamiętam. A Gustaw nie miał czasu tego naprawić. Coś jeszcze więcej? Ale jak to naprawić? Patrzę właśnie tą całą myszką, powiedzmy, ale nie widzę żadnych innych rzeczy, więc... Chyba tyle. A to? Wygląda w porządku. Jakieś kolejne rury, ale to nie ma znaczenia. Ciężko powiedzieć. A tu na górze coś mamy pod Y? Wow, takiego pieca jeszcze nie widziałam. To pewnie jeden z wynalazków Helgustawa, o których opowiadają wszyscy w Wagen. Tu mamy jeszcze jakieś kolejne? Nie. Niemożliwe. Niemożliwe. Ta się poluzowała. Za jak to naprawić? Czyli wyciągniemy jedną śrubkę, może włączymy do tego drugiego, włożymy, nie wiem, zobaczymy. Weź. Tak jest. I teraz jeżeli przejadę na drugą stronę i w to wkręcę, czy to ma sens jakikolwiek? Wygląda w porządku. A nie, to nie było tędy. Przepraszam. O, w tą stronę chyba. Spróbujmy. Użyj tego. Ej, że to może zadziałać. Okaże się, że jesteśmy najlepszymi mechanikami. Z przepływem powietrza wszystko jest w porządku, ale chyba ogień jest zbyt słaby. Więcej drewna trzeba, ale nie wiem, gdzie to jest. Może tędy. Wygląda w porządku. Spróbuję czegoś innego. Nie ma więcej? Nie widzę. Ale gdzie ja mam drewno jeszcze? Come on. Nie ma innej opcji? Nie, muszę gdzieś indziej w ogóle zabrać to całe drewno. Chyba te obrazy. Gustaw prosił, żebym pomogła mu wybrać jeden z nich. Pewnie zostawił mi gdzieś tutaj notatkę. No dobra, mamy notatkę. Mam do ciebie małą prośbę. Młody Leon, alpinista, próbuje mi wcisnąć jeden ze swoich obrazów, które maluję w wolnym czasie. Nie są to być może arcydzieła, ale podobają mi się. Przynajmniej wiem, co przedstawiają. Z miłą chęcią powieszę jeden z nich na ścianie. Poza tym Leon to dobry chłopak, który przyciąga klientów. Pomyślałem więc, że skoro twój ojciec sprzedaje obrazy, a ja nie mam o nich bladego pojęcia, to poproszę, żebyś ty któryś wybrała. Z góry dziękuję za pomoc, Gustaw. Powinnam lepiej się przyjrzeć tym obrazom, zanim któryś wybiorę. Dobra, czyli mamy wodospad? A tędy? Który wam się bardziej podoba? Ten taki... sam wspomniałem. Tamten bardziej realistyczny, ten... z taką jeszcze mgłą ciekawą. W sumie ten mi się bardziej chyba podoba. Ciekawszy krajobraz, ciężko powiedzieć. Chyba wybiorę ten. Drugi wywalamy. Czyli powiedzmy, pojedyncze zadanie załatwione. O! Więcej drewna! Nice! To mi się z pewnością przyda, więc biegniemy i... Więcej ognia trzeba jeszcze dowalić. Halo, halo, ej! Zaraz może dam radę? No i teraz wystarczy... ogień wstawić i porobione... chyba. Gotowe. Skończyłam.
Zbierz zamówienie na tarasie, nasza misja. Jeszcze możemy na górę się wspiąć, ale nie wiem, czy to jest odpowiedni moment. Na samym początku porozmawiajmy z tymi osobami na tarasie Atendy. Tak się cieszę, że Herr Gustav pozwala mi grać dla gości. Mam przynajmniej okazję, żeby poćwiczyć. Dobrze, właśnie tak. Teraz się nie ruszaj. A to jest ta bohaterka, która nam odpowiada historię? Leni, skarbie? Rety, przez ciebie prawie wyskoczyłam ze skóry. Co to takiego? A to tylko obiektyw kamery. Obiektyw kamery? Tak, pożyczyłam od Frau Junty. Kim właściwie jest Frau Junta? Ruda Junta, siedzi tam. Mężatka? Nie, nie, jest za stara. Już ma grubo ponad 20. On dlatego lubi filmować Leona. Jest taki młody i przystojny. Leni! A poza tym nigdy nie daje mi dotknąć kamery. A tylko chciałam pomóc w filmowaniu. Na pewno jest zazdrosna. Nie powinnaś kraść. To ona z pewnością ukradła? Co cię tak interesuje w kręceniu filmów? Leni, co jest takiego szczególnego w kamerze Frau Junty, że ją jej podkradasz? Pożyczam. Dobrze, pożyczasz. Nie rozumiesz? Kto by się zainteresował rudą Juntą, gdyby nie miała kamery, co? Jest za stara dla Leona. Kręci filmy, żeby być w centrum uwagi. To jasne. Ty też tego chcesz? Nie. Nie do końca. Poza tym nie ma tu nic do roboty. Rozumiem. Naprawdę, Leni, ale... Nieprawda. Tu jest czasem jak w więzieniu. Jestem całkiem sama. Za parę lat będę żyć na szczycie wieżowca w dużym mieście, a na dachu będę mieć własny basen. Uwierz mi, naprawdę rozumiem, Leni. Przez moje ataki kaszlu czasem musiałam zostawać w pokoju przez całe tygodnie. Wyobraź sobie, nie widzisz nic poza czterema ścianami. A tak, pewnie nie było zbyt łatwo. Dlatego gram na pianinie. A ty masz jakieś zainteresowania, Leni? Powiedzmy, że lubię tworzyć coś z tatą. Jest z niego prawdziwy majsterkowicz. Ale latem zawsze jest taki zajęty. Więc zaprzyjaźnijmy się, Leni. Czyli nie naskarżysz na mnie? Nie na przyjaciółkę. Słowo? Słowo. Trochę bardziej na bok, ładnie proszę. No to interesująca sprawa, że każdy chce jednak mieszkać w zupełnie innym miejscu. Oraz w ogóle chce zupełnie innych rzeczy niż posiada. Niektóre osoby z pewnością chciałyby żyć właśnie w takiej wspaniałej chatce jeszcze z takimi widokami, a tu na przykład dziewczyna chce mieszkać w wieżowcu najlepiej. Dobra, zobaczymy przez to. Kolejne dzieło Herr Gustava. Chyba pozwoliłby mi na nie zerknąć. Koronka Madonny. Czyli to można jakoś wybierać? Zaraz. Chyba teraz tędy? Silber Spiegel. Ściana skalna w kształcie serca, od której wzięła się nazwa schroniska. Herr Gustav mówił, że potrafią się po niej wspinać tylko najbardziej doświadczeni alpiniści. Coś dalej? Chyba może właśnie tak przewijać tym razem te szczyty ostre. Najwyższy szczyt w tym regionie. Leni mówiła, że to strażnik granicy ze Szwajcarią i że podobno żywi się duszami tych, których pochłonęła góra. To ciekawe historie. Dobra, ale to chyba jeszcze nie wszystko. Jakiś przesmyk? Ta przełęcz prowadzi do Szwajcarii, ale żeby przez nią przejść, potrzebna jest pomoc alpinisty. No całkiem możliwe to ryzykownie tak wysoko wchodzić.
No i ostatnia sprawa. Tu się zaczyna przełęcz diabła, czyli chyba koniec drogi dla kogoś tak niedoświadczonego jak ja. Idziemy na przełęcz diabła, come on. Ej, nie, to już dobra, czyli to już by było na tyle. Chyba więcej już nie widzę. Leon, złotko, postaraj się trochę. Ale model. Nie chcę im przeszkadzać. Ta Frau Junta nie była wcześniej zbyt miła dla Leni. Zrobiłam już wszystko, o co prosił Herr Gustav. Powinnam mu dać znać. Dobra, czyli misje wykonane. Jeszcze moglibyśmy tam wyżej niby wejść, ale to może za chwilę zobaczymy. Porozmawiajmy z tym Herr Gustavem. W porządku? Tak, koniec zamówień, goście obsłużeni. Doskonale. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, skarbie. Świetnie sobie radziłaś z unikaniem tematów związanych z brązowym cieniem. Tak, trzymaj, a wszystko będzie dobrze. Co, Dana? A jeśli on... Radziłaś sobie, więc trzymaj tak dalej. Urobiłaś jej sobie, Dano, świetnie. Szczególnie, że nawet nie musiałem ci dokładnie mówić, co i jak. Dobrze ci idzie, więc tak trzymaj, a wkrótce zaczniesz sobie otwierać kolejne drzwi i zobaczysz. No, młoda damo, jeśli się nie mylę, to jesienią wznawiasz naukę. Więc nie ma na co czekać. Wracaj do swoich ćwiczeń, a przy okazji zagraj nam coś ładnego. Dobrze, więc zagram. Dziękuję. Zagraj nam coś melodyjnego tym razem. To będzie miła odskocznia od utworów wojskowych, o jakie ostatnio proszą niektórzy z bywalców. Dobra, proszę bardzo, jak się obsługuje pianino? Już graliśmy na jednym znacząco bardziej, powiedzmy, legendarnym w tym centrum Wagen. Teraz takie bardziej standardowe. Dobra, więc otwieramy. Od RT. To się wszystko robiło, te kółka trzeba chyba wykonywać, tak jest, i otwieramy. Herr Gustav wykonał niezłą robotę, naprawiając klawisz, który wczoraj zepsułam.
Leon, no co ty robisz? Mamy dobre światło. Co to wszyscy pierwszy raz widzą, jak kobieta gra na pianinie? Come on! Boże, mam nadzieję, że nie... Brawo! 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 Oklaski? Jak możecie klaskać? O, więc lubicie hałas, tak? Mówcie! Jak możecie się nie wstydzić? Nie wstydzić tego, że oklaskujecie muzykę zdradzieckiego polskiego separatysty? Siejecie zamęt! I właśnie przez takich jak wy rodzi się haniebna marksistowsko-wagerańska ideologia w umysłach prawych ludzi! A każdy, kto śmie uczestniczyć w tym prostactwie, jest współwinny zdrady! Upił się pan Herr Hoss. Zejdź mi z drogi, chłopcze! Co za pajac? Co to jest w ogóle? Chodź, Fräulein. Niech kurz trochę opadnie. Szkoda, że mnie pani wtedy nie widziała, Fräulein Walker. Byłam młoda i koniecznie chciałam się dowiedzieć, jak to będzie z Daną i Leonem. Chciałam być naocznym świadkiem ich historii. Za wszelką cenę. Okej, czyli teraz gramy jako ta bohaterka z kolei. Zdaniem Dany, to ten obraz ojciec powinien kupić od Leona. Niezły wybór. Zobaczymy z innej perspektywy teraz tą historię. To ciekawa sprawa jednak. Idź do swojego pokoju, Leni. Nie tak prędko. Muszę porozmawiać ze wszystkimi. Bez nadzieja. Idź do siebie i pobaw się lalkami. Jak mnie traktują, kurde, no nie. Leni, nie. Zostaw ich w spokoju.
jak mnie traktują wszyscy, o co w ogóle chodzi najgorzej. Będę musiał jakoś z góry chyba zobaczyć, może z okna podsłucham. Nie spodziewałem się w sumie, że zagramy jeszcze jakąś trzecią bohaterką, to ciekawa sprawa. Przeczytaj. Niech wszystko, co robicie, dokonuje się w miłości. Dobra, coś jeszcze? Jakieś kolejne dyplomy? O, jeżeli chcecie poczytać, to proszę bardzo, jakieś historie chyba powiązane z narciarstwem. Już nie będę się na tym skupiał. Dobra, wychodzimy przez okno, czy jest jeszcze jakaś inna opcja? Nic w sumie już nie widzę dodatkowego. Dobra, otwieramy. Ale będę... jak James Bond po prostu wyjdę na dach. W porządku? Tak, tak myślałem. Po prostu, gdybym mu odpowiedziała, to na pewno straciłabym pracę. Jestem pewna, że tyle tylko brakowało do tego, żebym nie mogła opłacić nauki po wakacjach. To nic. Był kompletnie pijany. Do jutra o tym zupełnie zapomni. Stary Gustaw nie będzie miał pretensji. Poza tym, po pani występie był cały... w niebo wzięty. Jest coraz więcej takich jak ten prymityw. Już nawet nie próbują ukrywać swojej nienawiści. Jakby otrzymali zadanie, albo może lepiej, pozwolenie, by znęcać się nad nami. Jakby wageranie stali się nagle plagą społeczeństwa. A gdybyśmy chcieli się postawić, to wtedy zabraliby nam dom. Moi rodzice stali się kłębkiem nerwów. Nie mogą w nocy spać. Parę dni temu w naszym sklepie znowu rozbito okno, a sąsiedzi nie kiwnęli palcem. Zresztą tak samo jak władze. Przestraszyłem pana? No tak. Wystraszyłam pana. Cóż, tak. Nie ukrywam. A raczej chodzi o pani słowa. To, co pani powiedziała o faszystach. Wyraziła pani moje własne podejrzenia, Fräulein. Wszystko, co pani powiedziała o brązowym cieniu, to prawda i tego się boję. Zdawało mi się, że to tylko banda maniaków w niedorzecznych mundurach. Ale teraz wiem, że ci szaleńcy zupełnie nie żartują. Przerażające. Ale wiedział pan, kto stoi za tą ekspedycją? Nie myślałem o tym, prawdę mówiąc. Dopiero dzisiaj poznałem Hossa i badaczy. Pomyślałem... że to po prostu nowa grupa do wyszkolenia. Gdybym o nim wiedział, na pewno bym to przemyślał. Wie pani co? Co? Nie dokończę szkolenia. Tak można? To wciąż wolny kraj, racja? No więc za parę tygodni będzie po wszystkim. A przy tym będę mógł z panią spędzić lato, malując. Ale ja nie maluję. Pani gra. Ja maluję. To moja pasja. I muszę mieć swoją muzę. Czy właśnie to mówisz każdej dziewczynie? Nie. Nigdy. Przeszkadzam, gołąbeczki. Wszyscy już idą spać, więc lepiej wejdźcie do środka, bo się przeziębicie. Albo gorzej. I tak Dana zostawiła wszystkich w tyle. Wystarczyło jedno spojrzenie, byle on się w niej zakochał. A ona odwzajemniła jego uczucie. Miłość od pierwszego wejrzenia. Cała
grupa została w schronisku do końca lata, a potem chyba wszyscy poszli swoimi ścieżkami. Czy jeszcze kiedyś widziała ich pani? Nie. A co z Daną i Leonem? Też chyba poszli w swoje strony. I to, Fräulein Walker, już koniec historii. Czy Dana zostawiała coś po sobie? Wie pani, czy Dana jeszcze żyje? Nie jestem pewna, ale wątpię. To było tak dawno temu, Fräulein Walker. Gdzie mogłaby być, jeśli by żyła? No nie wiem. Sytuacja szybko się latem pogarszała, nie mówiąc o tym, że połowę miasta w trakcie wojny zburzono. Czy Dana zostawiła coś tutaj? Jakieś dokumenty albo coś, co mogłoby ustalić, gdzie się udała? Nie wydaje mi się, ale myślę, że można sprawdzić w starym kufrze ojca. Chyba wciąż jest na poddaszu. Junta kupiła go od niego latem i trzymała w nim swój cenny sprzęt filmowy. Miała po niego wrócić, ale tego nie zrobiła. Jeśli istnieje coś, co mogłoby ci pomóc, będzie w kufrze. Jeśli ma pani ochotę, proszę się rozejrzeć po naszym schronisku. Wydaje mi się, że nikt nie otworzył kufra, odkąd Junta od nas wyjechała. Dziękuję, demoiselle Leni. Bardzo dziękuję. No tak, czyli znajdź kufer Junty na strychu, mamy misję. W sumie w tym miejscu raczej zakończę dzisiejszy materiał, chyba nie uda mi się już w jednym odcinku tego wszystkiego zawrzeć, tego całego schroniska, to jednak trochę dłużej by jeszcze zajęło, no więc jeżeli chodzi o to dokończenie, no to zrobię to w kolejnym odcinku, no i zapewne później dowiemy się jakiejś kolejnej jeszcze fabuły. Więc tak, jeżeli interesuje Was kontynuacja, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka. No i w sumie tyle, ja się z Wami żegnam, no i do jutra.